dobra, uciekam. 8:30. Rano wyjadę. Będę tam na jakąś 12:30. A tam jest jakiś loft, 80 parę miejsc, więc o tej godzinie miejsce powinno być. Temperatura 23 stopnie, z rana jest fajnie, tak jak na wieczór, ale w dzień to już grzeje. Na Florydzie będzie jeszcze bardziej grzało. No, w końcu jadę na południe. Takie krótkie odcinki są złe, bo się ciężko stasować, czyli zazębić. Jedni wjeżdżają, a drudzy zjeżdżają i to jest taki kąsek. Jak jedziesz długim pojazdem, no to faktycznie. No i wchodzimy w 95. 95, kierunek południe. Dalej.
blacie. Ja ciągle w Georgii jeszcze. Troszkę wiaterek jest taki. Ale tyle dobrze, że nie jest taki mocny, więc aż za mocno mnie nie rzuca. No ale tak by teraz troszkę ucichł. Dobra, zjeżdżam. Zjazd 266. W lewo trzeba zrobić przejazd taki pod wiaduktem, taki underpassik. No i po prawej będę miał potem tego stację paliw Lowsa. Pokazuje aplikacja, że jest dużo miejsc na zielono. Godzina jest 12:12 czasu lokalnego, więc nie powinno być kłopotu z zaparkowaniem. Teraz trzeba szybciej wstać, żeby szybciej stanąć, bo po południu już jest różnie, a wieczorem to już kaplica. Na Florydzie też nie ma szału, jeżeli chodzi o jakieś konkretne track stopy, żeby ich było dużo i duże. Czy tam rest eryjki, żeby było ich dużo i duże. Mało tego trochę jest. Zobaczymy. O, zielone. Tam jakiś traczek wyjeżdża. Swift. Subwaya mamy. O, może sobie ci kanapkę zakładam, bo szczerze mówiąc, tu mam wjazd, czy tam mam wjazd? Tu jest raczej nie. Nie, tutaj nie. Tutaj wjedziemy. Kobieta kierowała w Swiftie chyba, albo to chłop, w jej włosach pieron to wie. No i cóż, tutaj będziemy w prawo zjeżdżać. Zaraz się okaże. Chwila prawdy. Jak dużo jest miejsca. Też takie tu widzę wąskie gardło, krawężnik czarny. Oponami stargany. Ja jestem dobrze przeslajdowany, więc nie mam kłopotu, a dobrze byłoby tak stanąć gdzieś na wylocie. Na tędy może przyjadę. Tu jest wjazd. Ktoś se stanął na tym wjeździe, nie wiem czemu. Tam jest poblokowane. Może bym tam stanął. Nie wiem, czy tam jest jakaś rezerwacja, czy nie. Dobra, pojadę tam. Pojadę tam i może staniemy sobie. Właśnie, gdzie my się staniemy? Tam na wprost byłoby fajnie, tylko tam może być zajęte. Wtedy jest dobry wyjazd, bez kombinowania, bez wykręcania. Tu w lewym rogu, ale widzę, że tutaj stoją. Nie jest to jak coś, to stanę tutaj. No. Dobra. Zawsze staram się zostawić troszkę więcej miejsca tu, gdzie będzie ktoś cofał. Patrząc w lusterka na te żółte linie, tu zrobię stopę, prześwit. A tam będzie tak jakby dwie. No, trochę to obciągniemy.
coś takiego. Także jestem zaparkowany. Mogę się zająć swoimi sprawami. Także tak. Także tak to jest. Jest godzina, tak jak mówię, teraz 12:12. Godzin mam dużo, bo jestem po resecie. Mogę sobie zrobić szybką inspekcję po podróży. A z wieczora pójdę pod prysznic. Teraz za wcześnie. Na Lowsie mam jeszcze za darmo na kartę Seweryna ostatnie dni. Jutro jest ostatni, dzisiaj przedostatni. A jutro będę co ładował towar. Nie wiem, co to będzie, czy ciężkie, czy nie ciężkie. No i z tym będę cisnął do Richmond. Także będzie dosyć fajnie. Coś tu się chyba dopiero jutro odezwał klienta na załadunku. Do potem, czy tam do jutra. Nara. Dobra, ten pojechał niebieski murzynek trakiem. No i ten będzie cofał brązowy. Ale ten stanął. A to się robi Kambodża. To jest właśnie tak po południu, bo to już po 6:00 tu się robi Kambodża. Wszystko zastawione, zawalone. I dlatego dużo traków się klei. Dokleja się jeden, potem się doklei drugi, potem się jeszcze doklei trzeci. I w nocy, jak ktoś będzie chciał wyjechać z tamtej rajki, to nie ma szans. Będzie musiał chyba co najmniej z dwóch budzić i mówić im, żeby odjechali, bo on nie wyciągnie się z rajki, po prostu jest za długi. Ten stanął, ten pojechał, tamten tutaj, bo tu, tak jak ten biały, on pojechał po paliwo wrzut. Ten wyjeżdżają, a ten pojechał po paliwo pod prąd, ale on na pewno chciał zaparkować. O i teraz właśnie widać, tak jak stoi ta laweta, tutaj niby cofa. No ale tutaj czerwony stoi i tam jeszcze ten biały Kenworth. No i tam są przecież traki naprzeciwko. Nie ma szans, żeby wykręcić. Ja rozumiem, że tam na chwilkę stanął, ale jak będzie chciał mocować, no to jest powodzenia. Trzeba uciekać. Za 5, 7. No do klienta pokazuje mi 13 minut stąd. Inspekcję zrobiłem. Maszynę obleciałem i wyjeżdżam. Takie trochę ciasnawy ten parking, bo dosyć blisko siebie traki stoją. Ale bywały i gorsze. Uciekam, jadę do klienta. Część kierowców poodjeżdżało. Head east, then turn right. No tutaj też postawają. Turn right, then turn left. Trzeba robić omijki, nie wiadomo którędy jechać. Wszędzie ciężarówki. Ten też tym czarnym stanął na środku. Czeka, kto pierwszy odjedzie, żeby w tą rajkę wjechać. Nie ustawi się za kimś, tylko czeka, gdzie szybciej. Tutaj postawali na drodze. Kureczek po wyspach żółtych jeździ. Florida to. After 400 meters, turn left and then enter the highway towards. Dobra, jadę tu w lewo. Mógłbym też w prawo pojechać, ale z highwaya zajadę i tyle. Się aut na zjeżdżało. Trzeba przeczekać. Dobra, wylecimy na 95. Turn left onto the I-95 south ramp. Now turn left and then enter the highway. Thank you.
zwolnić, bo to jest 45 na tych S-ach, Floresach. W lewo. Turn left onto Cole Road West, then turn left. Trzykołowiec. Po prawej. Traki prosto. Tam już jakiś traczek stoi. Head west on Cole Road West toward DeSoto Street. In 400 feet, turn right onto DeSoto Street. Turn right onto DeSoto Street. Nawigacja pcha mnie gdzieś tam do ofisu. In a quarter mile, head west on Cole Road West toward Jerry's Road. In a quarter mile, turn right onto Cole Road. Mogę już ją wyłączyć, prawdę mówiąc. Bo ona już wariuje. Track wjazd. Track gate. Czemu on tędy jedzie? A, bo to jest zjazd, to jest wyjazd, okej. Okay. Ja tutaj byłem, ja tu chyba będę alkohol wiózł. Ja tutaj byłem, pamiętam, bo ja ten alkohol wbrałem do Ontario stąd. No. Nic. Trzeba się zameldować i ładować. A, dostałem drzwi 47, jest 40, 1, 2, 3, 4 puste, 5, 6, 7. O, będę miał tu pomiędzy, dosyć szeroką rajkę, więc spoko. I co, muszę naczepę zostawić i zrzucić, zdropować, jechać tam na parking i czekać. Numer telefonu wziął, a jak będę załadowany, to do niej muszę podejść, podjechać. Pierwsze to wziąć papiery. A potem jechać się tutaj do naczepy przypiąć z papierami do bramy i to wszystko. Musiałem otworzyć ten. Musiałem otworzyć. A, czyli
ośki przesunąć do tyłu, cofnę trochę, bo nie chcę tak na żyletki przejeżdżać. Dobra. I cofamy. Cofamy do drzwi, a potem będziemy czekać. Mam nadzieję, że niezbyt długo. No i zobaczymy. Jak będzie, tak będzie. Bo jak ja mam zostawić naczepę, to muszę ją postawić tak super idealnie. Bo jak człowiek czeka na załadunek, coś jest nie tak, to podejdą, powiedzą, weź się troszkę popraw czy coś. Ale jak ja już odjadę wypięty, a to nie chciałbym tutaj przyjeżdżać, żeby mi to przestawić. Choć może zrobiłby to ich trak shuntingowy, ale tego nie wiem. Zadzwonią i powiedzą, przyjedź do popraw, bo jest troszeczkę za krzywo na przykład. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Podłożymy klina. Oni zawsze chcą, żeby kurde czakować, jak się dropuje. Chociaż oni tu chyba mają haki. Mają haki. No jestem dobrze, tam się dotykam. Tu się dotykam, więc przy linii żółtej. A, no mówię tam. Chodzi tylko, żeby tam mógł wjechać. Płytę położyć. Nie, płyta jest zawsze węższa. Więc powinno być ok. Złapię tu, złapię tam. Jest ok. Dobra. Rozpinam się i uciekam na parking. Taka miejscówka. Drugi raz tu jestem. Byłem tu kiedyś dawno temu. Nawet jest filmik. Tu jest ten parking. Tu są zrzucone naczepy. Wtedy jak byłem pierwszy raz, to ja właśnie tutaj zrzucałem pustą naczepę i jechałem do magazynu i zapinałem się do którejś, co już tam była podrzucona. Naprzeciwko właśnie, naprzeciwko magazynu już były załadowane i zapinałem się w jakąś inną, chyba karawanową, i z tym właśnie jechałem do Ontario. A tutaj zostawiałem moją pustą. Stanę sobie tak troszkę w cieniu. Mam nadzieję, że do godziny poczekam nie dłużej. Jadę powoli, żeby nie ruszyć zegarów. Tak 3 mile na godzinę jadę. 3 do 4 mogę jechać. Przy 5 już potrafię wskoczyć. Bo jestem już na ofie. Czekam na load. A tu co zajadę? To do tego. Przy tej naczepie się tak przytulę. Tu sobie będę troszkę tak z cieniu stał. I już. Stukałem sobie adres. Znaczy adres, tylko wklepałem Richmond, bo jeszcze adresu nie mam dokładnego, bo nie mam dokumentów. No, ja jestem tutaj. W Jacksonville.
No i tutaj sobie polecę do dziesiątki. Tu jest dziesiątka. A nie pokazuje. A o, pokazuje. Potem do 7.5 do góry. I tutaj na Atlantę polecimy. O, mi to pokazuje prawym ringiem. Myślałem, że pojadę lewym, ale mogę pojechać prawym de facto. No więc zobaczymy, jak mi GPS będzie pokazywał. Na razie patrzę na tracker Puffa. No i tutaj będę leciał na Nashville. Z tego co pamiętam, stolica country, muzyki country, St. Louis, Kansas City, do góry na Omaha, Sioux City, znaczy Sioux City, później Sioux Falls, no i tutaj w lewo 90 na Rapid City, tutaj 212 taką landóweczką, do Billings, no i tu górą będę leciał na Missoula, Spokane, no i tutaj Seattle wiadomo też. O, mi tutaj dwójką pokazuje, kurę, ten tracker Puff jest też dobry. 90 polecę, a dwójka to jest niezbyt fajna. Chodzi o mija, może już tam śniegów nie będzie, ale tam łańcuchy musisz mieć co najmniej 7, choć ja już będę w maju przejeżdżał, to raczej nie. Zobaczę, jaki będę ciężki. No i tutaj dojeżdżam, granica bliziutko. Tutaj będę jechał przez Blaine do Surrey. No i tutaj kawałek do Richmond, ale dokładny adres gdzie? Przy Vancouver. To zobaczymy, a potem polecę sobie do Calgary, Surrey, Abbotsford, tutaj na Hope. Zobaczymy, bo jest objazd, robią te zakręty, tam kują za Golden i jest objazd, godzinę w dół, później godzinę do góry. I trzeba tam lecieć właśnie w dół na Redium i potem do góry znów godzina. To trakiem to jest 500 godzina w jedną i w drugą, no dwie i pół godziny trakiem się jedzie do Calgary. Zjazd jest właśnie gdzieś tutaj na wysokości Golden. Nie wiem, czy to mi ta kamera wyłapuje. W dół 9.5. Tu jest Hot Springs, a potem 9.3 do góry. Tylko gdzie ta droga jest? Coś mi nie pokazuje tutaj dokładnie. Za daleko chyba już zjechałem. No, za daleko. Ale mówię, ten odcinek za Golden jest, o tu jest ta 9.3. Ona idzie tu, dobra, tu jest. Nie przeoczyłem. Redium Hot Springs, 9.5 w 9.3 na rondzie. W tą stronę będzie trzeci zjazd. No i tą 9.3, co tu pokazuje, gdzie palcem jadę, do jedynki. Także tutaj się wjeżdża, a ten kąsek trzeba objechać. Ten kąseczek, bo tutaj za fieldem, gdzie jest jedynka i tu gdzie Golden, tu są te zakręty, które są ryte. Te zakręty gdzieś tutaj skuwają i robią ten podwójną linię, znaczy z dwupasmowej chcą zrobić czteropasmową, więc tam burzą te skały, więc niby do 14 maja mają to zrobić, ale ja w to nie wierzę, żeby im się udało w miesiąc czasu. Oni to zaczęli jakoś w kwietniu, w połowie, czy tam w pierwszej połowie i praktycznie no tak jakby w pierwszej połowie 14 maja mają to wszystko zburzyć, rozsadzić, no i wiadomo, będą raczej chyba te gruzy tam w dół zsypywać, nie wywozić, tak mi się wydaje, no i będą tam kłaść nowy asfalt po dwa pasy w jedną stronę, czyli czteropasmówkę. Ale jest objazd, który dokłada nam no dwie godziny jazdy, bo tam pół godziny jest wyjęte, a dwie i pół godziny trzeba jechać właśnie na te Redium, więc dwie godziny dochodzi. Nie ma szans na raz to wziąć, nie, kiedy będę w domu. Z towarem będę prawdopodobnie, dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest ostatni, 30 kwietnia, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Mi pokazuje ile. Środa,
z 5000 km zjechane, no w 5 dni tam zajadę. 5 dni będę jechał, bo to pokazuje 5500. Wiadomo, nie zawsze jadę tak idealnie, jak ona pokazuje na skróty. Czasami tam położę, dołożę kilka kilometrów, żeby się nie pchać na jakieś tam wiochy czy jakieś góry. No to tak jak mówię, wtorek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, wieczorem. Ja nie wiem, do klienta na wieczór to może nie być miejsca. Stanę przed granicą na rest Eryjce i tam pół godziny, 40 minut dociągnę. W środę rano będę. W środę rano będę. Zrzucę, jak będę miał jakiś ładunek powrotny do Calgary, czy tam do Costco, do Erdy, zapnę i ujadę do Golden. Do Golden na pewno ujadę. Coś w tym stylu. No i w czwartek z Golden do domu, no to w domu będę, załóżmy, po południu. Tak by wychodziło, że w czwartek wieczorem zjadę do domu najpóźniej. Powinno być nie, piątek, sobota, niedziela wolne. 3 dni, może 4 wezmę, może poniedziałek też. No piątek, sobota, niedziela, być może poniedziałek. Bo to długi tryb, no. Ja już mam zrobione 5000. Tam bez paru kilometrów dosłownie. Tu pokazuje 5050, to już będzie dycha. I z Richmond do Calgary z 1200, bo ten objazd 200 km dowala. No to tak jakieś 11-200, no ponad 11 tysięcy na pewno pęknie na tym trypie, na tym kursie. Więc jak ja to zawsze mówię żartobliwie, że na chlebi, na smalec i na kiszony ogórek będzie. Oczywiście to jest taki żart. Będzie i nawet no, trochę więcej niż kiszony ogórek, dlatego tak sobie żartuję. Nic, czekam. Zobaczymy jak długo. Odezwę się potem, jak się już w końcu podepnę. Papiery dostałem. Sila mówi, że już założyli, a faktycznie oni odjechali. Odjechali, zamknęli drzwi i założyli Sila. Dobra, zapinam się, uciekam. Mam nadzieję, że mi tam ładnie pasami zapięli, bo zostawiłem im 2 pasy. No i tak to jest. Jedź, camping, jedź.
punkt kontrolny, gdzie pytają, co wieziesz. Ja nie wiozę ani zwierząt, ani roślin, ani żarcia, tylko alkohol. Hello, alkohol. Zobaczymy, jak mi na wstępnej każą zjechać na dokładną, czy pojechać bokiem. Jak strzałka, mówi na lewo. No, to na wagę nie jadę. Się odbijam w lustrze, przyglądam się. A trak nie zjedzie na prawo, nie. Będzie sobie jechał środkiem. I tak jedziemy. Każdy sobie rzepkę skrobie. Oto ze sliperkiem jedzie. Dużo.
nie zjedzie. Jedzie lewym. Znaczy środkowym, ale dla nas to jest jak lewy. Na trakt. Całkiem na lewym nie możemy być. Jakiś wypadek. Wypadek, tak jak Google mówił. Opóźnienie 10 minut będzie. Jechać jak ten środkowy albo lewy, no, ale zobaczymy, zależy na którym pasku jest wypadek. Będzie jak będzie. 10 minut to jeszcze jakoś przetrwamy. No, się chyba już zbliżamy, gdzie ten wypadek jest, ale widzę, że wszyscy na lewo uciekają. Też będę musiał. Nie, ta Toyota zablokowała Swifta i teraz ten trak z Ontario wjedzie. Mrugał wcześniej, FedEx go nie wpuścił. Teraz ten Swift. Także tutaj tacy trakerzy, niby tacy mili, uprzejmi na pompie. Ale na drodze już tak nie jest. Na drodze już jest tak jak jest, że każdy patrzy na ten, na siebie. Dobra, zjedziemy. Tam pojechał jakiś holownik. Nie wiadomo co za holownik. Taki do traków, duży holownik. No tu chyba dwa paski jadą. Na tym pasku mogę stać. Coś się tam porobiło i się, kurde, wypadek zdarzył. O, jakieś tam auto widzę przewracają. A tak nieraz ludzie jeżdżą, kurde, gnają, wariują, wyprzedzają, nie używają kierunkowskazu, wchodzą pod zderzak. Ojej, ale się gościu wydachował Fordem, ja cię kręcę. Naprawdę się wydawało. Dobra, wypadek się skończył, możemy jechać dalej. Po raz kolejny wypadek. Nie wiem, z Atlanty dojadę. Pokazuje mi Google 36 minut. Na czerwono. Czy opóźnienia. No dosyć fajnie. Dosyć fajnie. Nie jest. Taki uroki. No i czas ucieka w ten sposób. Takie człapanie, nie jazda. Wtedy było tam 10 minut, teraz 37. Już prawie godzina wyjęta. Żołnierze se spacerują. Zjechali na bok. Co chwila mijam te pojazdy wojskowe. No i nic. Jeszcze 22 minuty takiego ślimaczenia. Tak powoli się podjeżdża, zatrzymuje, podjeżdża, zatrzymuje. Takie coś bardzo męczy. Bo ani to jazda, ani to odpoczynek. Jeszcze 12 minut zatwardzenia. A wojskowi stoją, bo zjeżdżali na bok. Co chwila zatrzymują się jakieś kolumny. No i takie właśnie widzę hamery z tymi takimi budami dostawionymi. Takie mają dostawki. Specjalistyczne chyba.
którym się chyba czas skończył pracy, a może ma awarię. Więc tak powoli jedzie. Nie, no nie. Tak powoli się toczy.